Mariusz, chodź. Co? Mariusz, patrz, chodź, masz dychę? Jest taka szmata do kupienia. Ci sprzedam za dychę. Zaraz, zaraz. Szmata? Za dychę. Za dychę? Szmata. A po co mi szmata? A po co ci dycha? No dawaj, masz, tato, do czego masz, mi to w ogóle? Masz przepis, lepiej kup szmatę. Patrz, jaka fajna szmata. No. To wszystkiego się przyda. Nie wiem do czego, możesz patrz. Hipnotyzować świnie przed zabiciem. Możesz w samochodzie szybę przetrzeć, zobaczyć, czy ktoś nie zostawił laptopa na siedzeniu. No, a jak zostawił, to co? No to szmata na łokieć, pum, i długa. A jak cię policja postrzeli, możesz krew zatamować, patrz, tętnicę. Ty, a to super, no. Dobra, to fajne. Ale weźmy sceny jeszcze, co? Dobra, za piątkę. No to za może być w używanych banknotach. To za piątkę to może być. A ty poczekaj, tato. Co? A to nie jest czasem chustka babci? Dobra, za piwo. Za Hardasia! Zygmunt! Czy nie wydaje ci się, że moja mama już powinna wrócić z tej wycieczki do Chin? Ja mam złe przeczucia. Dlaczego? Bo przez całą noc psy wyły! O, tak, tak, tak! Odkąd babcia wyjechała, psy nie mają już żadnej konkurencji. Mariusz! Jak tak możesz mówić o babci? No ale co, tato? Ale ja tylko cytuję ciebie. O, o, o. Proszę bardzo. 15 września, 16:08. Zygmunt! Zygmunt, może jej się coś stało. Co? Nie wiem, może... Może wpadła do Yangtze. Może chodzi gdzieś tam wzdłuż chińskiego muru i nie może znaleźć furtki. Jak ją znam, to pazurami by go przedrapała. Jeszcze by bilety brała za tę dziurę. Nic jej się nie stało. Tak myślisz, kochanie? Jestem przekonany. Babcia jest żywotna jak glizda. Nawet jak się ją przedziabie szpadlem, dwie połówki będą się ruszać samodzielnie. To też ja? 2 października, 6 rano. Dzwonię do ambasady. Dzwoń. Po co ty to notujesz? Tato, ja podrzucam koledze, bo on pisze pracę o języku nienawiści. Goebbels, Urban i ty. Zygmunt, posłuchaj, tak sobie pomyślałam. Wiesz, mama jest taka aktywna. No. Może ona się zaangażowała w walkę o wolny Tybet i wpadła w tarapaty, co? Możliwe, możliwe. Walczy o wolny Tybet. Bardzo dobrze, niech walczy. Przynajmniej dzięki temu mamy w końcu wolną łazienkę. Ile można siedzieć w łazience? Przecież kłaść krem na taką twarz, tak jakby asfaltować bagno. Tato, to było super. Tego jeszcze nie mówiłeś. Jak ja? Przestań to wszystko zapisywać. To wszystko moje? Trzeci tom. Babcia ma nawalone we łbie jak cyganka w tobole. Nikt nie odbiera. Jedno jest pewne. Jedną hipotezę możemy na pewno wykluczyć. Na pewno babcia nie padła ofiarą gwałtu. Skąd wiesz? Wyobraźnia mi podpowiada. Skąd wiesz? Tam jest miliard ludzi. Wystarczy, że co milion zdarzy się jakiś zboczeniec. Matka naprawdę przecenia zboczeńców. W końcu to też są ludzie, mają swoje plany, marzenia, ambicje. Przede wszystkim mają oczy. Babcia wygląda jak zasuszony kurczak z chińskiej zupy. No. Może ją wrzątkiem zalali. Dopisz sobie, to byś miał całe. Zygmunt, wytłumacz mi, co to jest w ogóle za pomysł, żeby na stare lata zwiedzać świat? Nie wiem. Ja też nie. Nie mam pojęcia. Zamiast siedzieć w oknie i się gapić, czy śmierć nie idzie. No. No, żeby jej jeszcze nie przegapiła. Mariusz? No, no. Ty tak sam z siebie? Dziecko kochane. No tak, to... Pielęgnuj sobie to ziarenko nienawiści. Sekund, posłuchajcie, ja was na razie nikt nie odbiera. Ja tam pójdę, wiesz? Może ona się czymś zatruła. Idź, tak, idź. Może się czymś zatruła. Może się czymś zatruła. Tylko pytanie, czym się może zatruć żmija? Chyba, że się we własny jęzor ugryzła. Ale do tego są potrzebne zęby. Przynajmniej dwa. Jak ją znam, to pewnie gdzieś tam siedzi w Chinach. Znalazł jakiegoś chińskiego chłopa, który od 80 lat sadzi ryż i go poucza, jak się sadzi ryż. Jak ty to robisz? Jak ty to robisz? To jest przelane. To jest przelane. To nic nie urośnie. To wszystko zgnije. Jesteś głupszy niż mój zięć. Ty, tato, ale ty przecież wcale babci nie wsadziłeś do tego samolotu do Chin, no nie? Trzymać! Poleciała do Korei.
Nie, ale do Korei? A to chyba nie do północnej. Chyba z południowej już by wróciła, nie? Zaraz, poczekaj. A taka koszulka, co jej dałeś w prezencie na lotnisku i od razu kazałeś założyć na siebie, to tam był jakiś taki napis po chińsku. Po koreańsku. A to co tam było napisane? No. Kocham Koreę Północną, babcia. A naprawdę? Nie płakałam po Kim Jong-ilu.